też takie dziwne. Każdy się dziwił, ja reprezentant Polski idę do drużyny, która dopiero powstaje. I wielu ludzi wokół nie daje szansy nam w zaistnieniu, w tym przynajmniej w przyszłych 5 latach. Także to jak gdyby... Wszyscy ludzie mówili, że to nie ma szans, że to nie da rady, że dopiero obudzę się, jak już tam będę i nie będę gdzie wrócić, bo już długo nie będziemy chciało i tak dalej. No ale ja zawierzyłem, powiedziałem, że tak, że jest tutaj szansa, widzę tutaj zapał i zaangażowanie w treningach. Jestem przekonany, że będzie dobrze, a jak nie będzie dobrze, to coś będziemy dalej pomagać. Pamiętam, na samym początku, jak jechaliśmy na mecze w drugiej lidze, to sami się składaliśmy na autokar. Po 20 zł każdy mecz się złoży po to, żeby pojechać na mecz, zagrać mecz. To co w ogóle to jest nie do pomyślenia. To ludzie to w szoku byli, że my własne pieniądze wykładamy po to, żeby zagrać w lidze i żeby grać tam. Co wy robicie? Jak to może tak być?